jest napisane o Janie Chrzcicielu: wystąpił człowiek posłany od Boga. Przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości. Wystąpił człowiek posłany od Boga. Bóg posyła ludzi. Bóg posyła ludzi, żeby ludzie, którzy doświadczyli Jego światłości, świadczyli o tej światłości. Mówi się, że jesteśmy światłością świata. Tylko z tym się trzeba zgodzić, że jesteś światłością świata. Zgodzić. Bo człowiek, który jest światłością świata, to jest równoznaczne z tym, że on jest posłany. Jak ja się zgadzam z tym, że jestem światłością świata, to ja się zgadzam z tym, że jestem posłany, aby świadczyć o światłości. Wystąpił człowiek posłany przez Boga, aby zaświadczyć o światłości. To jest równoznaczne. Mówienie o sobie, że jesteś światłością, dlatego, że tak jest napisane w Piśmie, to jest nieporozumienie. Jesteś światłością, ale to jest równoznaczne z tym, że jesteś posłany, żebyś świecił. On co zrobił? Wystąpił, wyszedł. On nie stanął gdzieś z tyłu, on stanął nad Jordanem i on powiedział, tak, prostujcie drogę pańską. Ten facet od razu, na samy dzień dobry, tak, naraził się wszystkim dookoła. Od razu się naraził wszystkim dookoła. Taki był początek w ogóle. Taki początek człowieka, który rozumie, że jest światłością. I to jest normalna rzecz. Normalna rzecz. Chcę, żebyś miał tą świadomość, że ty jesteś światłością. Tylko dzisiaj, jak będziesz uwielbiał Boga, to postaw sobie taki znak równości właśnie. Ja jestem posłany, aby świadczyć o światłości. Ja jestem posłany. A skoro jesteś posłany, tak? To ludzie, którzy będą na ciebie patrzeć, oni albo będą cię kochać, albo będą cię nienawidzić. Rozumiesz? Bo ty nie jesteś człowiekiem, który świadczy o sobie. Ty jesteś człowiekiem, który świadczy o Bogu. Rozumiesz? Bóg wzbudza skrajności. W ogóle osoba Boga wzbudza skrajności. Osoba Boga zawsze wzbudzała skrajności i zawsze będzie wzbudzać skrajności. Zawsze. Kiedy Jezus przyszedł na świat, to on natychmiast zaczął wzbudzać skrajności. Tam się w ogóle od razu, od samego początku zaczęły różnego rodzaju skrajności. Wiecie, religia chce, żebyśmy szli jakimś takim nurtem, który będzie absolutnie bezkontuzyjny. Tylko na tym świecie wszystko jest kontuzyjne. Kiedy dziecko się rodzi, od razu jest kontuzja jakaś. Zauważyliście, że jak się dzieci rodzą, od razu jest problem, tragedia. Tragedia jest od razu. Dla wszystkich. Bo to jest dramat. Poród to jest dramat. To nie jest coś w ogóle, co... O! Stało się. Nie. Życie, jak się pojawia, od razu się pojawia w atmosferze dramatu. Zawsze. Rozumiecie? Tak jest od początku. Kiedy wchodzisz gdzieś z życiem, to pojawia się dramat jakiś. I nie bój się tego. I weź to, potraktuj jako chleb powszedni. Jak będziesz mówił, chleba powszedniego daj mi dzisiaj, tak? To pomyśl o tym, że jesteś w ogóle wejściem, tak? Do dramatu. Tak, gdzie ty się pojawisz, tam pojawi się światłość. Tam dalej jest napisane, że światłości ciemność nie mogła przemóc. To znaczy, że nie ma szans na to, żeby twoje światło zostało przyćmione. Takiego czegoś nie ma. Ale opozycja jest. Dlatego, że gdy ciemność, tak, ona istnieje bez światła, to jest jej dobrze. Jak się światło pojawia, to ona zaczyna uciekać. I zaczyna być problem. Chcę, żebyście tak się modlili dzisiaj.
Powiedz, Panie Boże, ja jestem światłością. I ja wiem, że jestem powołany, aby tą światłość prezentować. Ja mam to zrozumienie dzisiaj. Ja podejmuję taką decyzję. I ja nie będę się cofał. Ponieważ ja jestem światłością. Ojcze, ja wywyższam Ciebie za to, że Ty spowodowałeś, że staliśmy się światłością świata. Że staliśmy się światłem. Uwielbiam Cię, Jezus, za to, że jesteśmy światłem. Wywyższam Ciebie, Jezus. Wywyższam Ciebie, Królu. Ty jesteś wielkim, potężnym Bogiem. Ty jesteś światłem naszym i my świecimy Tobą dziś. Ty doprowadziłeś do tego, że posłannictwo stało się naszym drugim ja. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Król nasz, życie nasze.
Oh.
Jesus, in the name of Jesus, hallelujah. Thank you.
powiedzieć, jakie miałam dzisiaj widzenie. Mianowicie jesteśmy w takiej też sytuacji, że są takie rzeczy, że chcemy walczyć własnymi siłami, że chcemy brać odpowiedzialność na własne ręce, ale wierzę, że kiedy Bóg posyła do nas słowo, to On też to słowo broni. My się nie bronimy. Miałam dzisiaj sen, w którym Artur bardzo mocno oklepał pewnego kierownika. Zdziwiona byłam, po czym natychmiast zrozumiałam sytuację, czemu go pobił. Pobił go dlatego, że ten kierownik czym innym się zajmował w realu, a potem stał na środku miasta i handlował jakąś wędliną. Zrozumiałam, że to jest religia, że religia co innego mówi, a zupełnie inaczej żyje. Bardzo szybko uciekał, wskoczył do samochodu i ja w nadnaturalny sposób prowadziłam tak ten samochód, że się w głowie nie mieści. Rozumiecie? Bóg jest z tobą. W jakiejkolwiek jesteś dzisiaj sytuacji, jakkolwiek trwoży się twoje serce, nie bój się. Pan jest wojownikiem. Pan jest wojownikiem. To On walczy. Do Niego należy zemsta. To Bóg. To Bóg. To On. On walczy za ciebie. Nie musisz walczyć. Powiedz, nie będę walczył. Bóg jest moim sztandarem. Bóg jest moją ochroną. Bóg jest moją ochroną i to nie może być teologia. To musi być wyznanie prosto z serca. Boże, my ufamy Tobie, że Ty jesteś ten, który nas strzeże, że Ty jesteś ten, który nas prowadzi. My ufamy Tobie, my ufamy Tobie, my ufamy Tobie, my ufamy Tobie, my ufamy Tobie.
Jesus.
Jesus.
się. Thank you.
Thank you.
Dotknęła mnie jakaś ręka i podniosła mnie tak,
aż oparłem się na kolanach i dłoniach. I rzekł do mnie: nie bój się, gdyż od pierwszego dnia ty postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem. Słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów. Lecz książę anielski Królestwa Perskiego przeciwstawił mi się aż przez 2 tygodnie i kolejne 7 dni. Lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł na pomoc. Dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim perskim i przyszedłem, aby objawić ci, co ma przyjść. Kiedy się modlisz z wiarą, twoja modlitwa jest wysłuchana i wprowadzona w bieg. To tylko opresja, która wstrzymuje odpowiedź. To tylko demoniczna opresja. Nic się nie dzieje, na czym by nie było ręki Boga. Czasem to trwa. Ale twoja modlitwa jest wysłuchana, bo jesteś w Duchu Świętym. To, że czegoś nie widzisz, że jeszcze tego nie dostrzegasz, to nie oznacza, że jest jakiś błąd. Jeżeli trwasz w wierze, to nie ma błędu. To tylko opresja demoniczna. Opresja. Demoniczny nacisk. Jeżeli teraz wierzysz o coś, trwa to już jakiś czas, jeszcze nie widziałeś, nie zobaczyłeś, nawet skrawka, nie masz informacji, gdzie się poruszyć, w którą stronę, jak zadziałać, to powiedz: Panie Boże, ja wiem, że ja trwam w wierze. Ja wiem, że nic się nie dzieje, nad czym by nie było twojej ręki. Ja teraz mówię ci: diable, odsuń się ode mnie. Odsuń się od tej sprawy, o którą ja się modlę. Ja posyłam teraz Bożego Anioła, który odepchnie każdą opresję. Uwolni drogę do realizacji tego, o czym się modlę. Masz władzę, tak działa i tak rób. To jest opresja. A czy ja modlę się o ludzi, to w kościele, którzy trwają w wierze. Ja wiem, że potrzebują różnych informacji. Ja wiem, że potrzebują kierunków. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, autorytetem Kościoła, usuwamy demoniczne opresje. W imieniu Jezusa my uwalniamy światło. My uwalniamy światło. 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 Ludzie wiedzą, gdzie mają iść. Ludzie wiedzą, co mają robić. Ludzie wiedzą, za co mają się wziąć. Ludzie wiedzą, w jakim czasie mają zadziałać. Ludzie wiedzą. Ludzie wiedzą. Ludzie wiedzą. W imieniu Jezusa my uwalniamy w tej chwili duchowe informacje. My w imieniu Jezusa udrażniamy w tej chwili. My udrażniamy te kanały w imieniu Jezusa.
usuwamy demoniczne siły. Z drogi przyjęcia światła w tych sprawach, w imieniu Jezusa. Ja przeklinam każdą diabelską zaporę. Ja mówię przełomy w tym, o co ludzie wierzą. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Czasem możesz nie mieć siły. Możesz tak się czuć. Ale wiara jest wiarą. Trwaj w wierze. Możesz nie czuć siły, ale ręka Boga jest tam, kiedy wierzysz. Thank you.
Jezus. Oj, ale to jest. Przed tronem Twoim.
On chce się spotykać z ludźmi. On umarł za grzechy ludzi. On wstał z martwych w ciele. To już się dokonało. Teraz trzeba to przyjąć. Prostym aktem wiary. Uwierzyć, że grzechy są przebaczone. Uwierzyć, że On wstał z martwych. Uznać Go za Pana swojego życia i powiedzieć, poprowadź mnie do święta. Zapraszam się. Wejdź we mnie. Przemień mnie w innego człowieka. Do nieba wchodzą tylko ludzie odrodzeni z Bożego Ducha. Do nieba nie wchodzą ludzie dobrzy, porządni. Do nieba wchodzą ludzie obmyci krwią Jezusa. Przez osobisty akt wiary. To tak działa. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje, ktoś chce obejrzeć Jezusowi, przyjść do domu. Będę się modlił z Tobą. Realnie obejrzeć Jezusa, to być człowiekiem świadomym. Wierzę, że przebaczyłeś mi grzech. Wiem, że gdybym dziś umarł, to pójdę do nieba, bo Twoja krew mnie obmyła. Od dzisiaj Ty, Jezu, jesteś moim Panem. Duchu Święty, wypełnij mnie. Przemień mnie w innego człowieka. Amen. Diabeł nie ma nad nimi władzy. Ja otaczam ich krwią Jezusa. Ja ustanawiam, że ci ludzie należą do Boga. Nic ich nie wyrwie z ręki Ojca. Nic ich nie odłączy od Jego miłości. Nigdy. W imieniu Jezusa. Amen. Kto choruje z Was, przyjdźcie teraz. Kto potrzebuje uzdrowienia. Każda osoba potrzebująca uzdrowienia. Uzdrowienie fizyczne. Chorujesz, jest Ci, masz problem w ciele. Masz problem w psychice. Przyjdź tutaj, ustań, będziemy się modlić o Was. Bez względu na to, co się dzieje. Słowo Boże jest jasne i klarowne. W ranach i sińcach Jezusa jest uzdrowienie każdego człowieka. Każdego. Wystarczy przyjąć. Wystarczy uwierzyć. Nic więcej. Choroba jest nielegalnie. Choroba psychiczna, fizyczna jest nielegalnie. Każdy, kto chce uzdrowienia, podchodźcie, ewangeliście, podchodźcie, módlcie się o nich. Kładźcie na nich ręce. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja przeklinam każdą demoniczną siłę teraz. Halleluja. Yeah.